Witam serdecznie, z tej strony Adrian, instruktor firmy Szkoltex. Serdecznie zapraszam na film z serii obsługa wózka jezdniowego podnośnikowego pierwszej kategorii UDT. W dzisiejszym odcinku dowiecie się Państwo, jak poprawnie ocenić stan kabiny. Zapraszam serdecznie. Znajdujemy się przy kabinie urządzenia, sprawdzając stan kabiny. O czym musimy pamiętać? Musimy pamiętać o tym, że kabina ma być w stanie niebudzącym zastrzeżeń, czyli w stanie po prostu fabrycznym. Nie może mieć żadnych niefabrycznych elementów, które mogłyby osłabić konstrukcję kabiny. Pamiętajcie o tym, że kabina jest to element, który zapewnia Wam jako operatorom bezpieczeństwo, więc nie może być tu żadnych elementów, które to bezpieczeństwo by ograniczały. Na co musimy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności? W pierwszej kolejności zwracamy uwagę na to, czy kabina jest kompletna, tak? Czyli czy posiada drzwi, czy wszystkie szyby są kompletne, tak? Jak widzicie w tym przypadku, mamy tutaj kabinę kompletną. Kolejna sprawa, kabina nie może być pogięta, czyli rama kabiny, tak jak tutaj widzicie, po obrysie z jednej strony, z przodu oraz przechodząc na drugą stronę i z tyłu, nie możemy zaobserwować żadnych zagięć tej kabiny, jakichś elementów, które mogłyby świadczyć o tym, że kabina została uderzona, tak, bądź przewróciła się nam maszyna i ta kabina została uszkodzona. Kabina nie może mieć też żadnych niefabrycznych nacięć, nawierceń, ani spawów, co mogłoby osłabić konstrukcję kabiny. Jak możemy tutaj zaobserwować, takich elementów tutaj nie widzimy, więc możemy ocenić stan kabiny jako bardzo dobry, niebudzący zastrzeżeń. Podsumowując ocenę stanu kabiny, pamiętajcie, drodzy Państwo, o tym, żeby sprawdzić, czy kabina jest kompletna, czy nie została uszkodzona, czy nie ma niefabrycznych elementów takich jak spawy, nacięcia, nawiercenia. Jeżeli kabina nie budzi zastrzeżeń, możemy ocenić jej stan jako dobry bądź bardzo dobry i wskazać na to, że możemy bezpiecznie eksploatować sprzęt z taką kabiną. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na kolejne filmy z serii Obsługa techniczna wózka jezdniowego podnośnikowego.